Zapory i półzapory. Czym się różnią? Czym zapory się i półzapory różnią? Zaraz zobaczymy. O tu. Weźmy taką rzecz. Jeżeli mamy y, zaporę, która będzie, która będzie zamykała ta belka biało-czerwona, całą tą jezdnię, to to jest zapora. Gdybyśmy mieli tą beleczkę tutaj od tego miejsca, do tego punktu, tu do, tego, do osi jezdni, a tej części by nie było, z drugiej strony byłaby tutaj zapora do tego miejsca, a tej części nie byłoby, to byśmy mieli pół zapory, czyli pół jezdni jest blokowane. Tutaj na ten przejazd można wjechać od tej strony, prawda? Czyli ta połówka byłaby zagrodzona zaporami. Tym się różni zapory, różnią zapory od pół zaporu.